Cześć moi mili, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Z tej strony Krzysiek, kochani, chciałbym wam przekazać informację, że doszły do mnie kolejne dwie myszki. Co się z tym wiąże? Będzie 5 nagród identycznych. Z początku chciałem tylko, żeby pierwsze, drugie, trzecie miejsce w nagrodach w tym konkursie na odczytanie 1000 subskrypcji miał tylko 3 myszki, pierwsze 3 miejsca. No ale świąteczny prezent, że tak powiem, i kolejne dwie nowe myszki doszły do mnie i zaraz będziemy to otwierać. Zaraz zobaczymy, co tak naprawdę do mnie doszło, bo wiadomo, trzeba to sprawdzić. I także można powiedzieć, że dobra wiadomość, tak, 5 takich samych prezentów będzie dla was, identycznych. I co? I otwieramy. Zapraszam. To zaczynamy te paczki. Myszeczki doszły. Mam nadzieję, że prezenty, które szykuję, podobają się wam. No i ja tam jestem zadowolony z tego. Oczywiście jakby nie było stać na więcej, to bym mógł jeszcze lepsze prezenty zorganizować, ale myślę, że i tak jest ekstra. Dobra, mamy tu jedną myszeczkę, widzę. Następna myszeczka. Ciasno wsadzone. Obadamy, co to za pakuneczki. Bo będą przecież wysyłane do was. I ja muszę to sprawdzić. Jeśli by mi jakiś kit wcisnęli, to może wtedy odesłać im. Dobra, wygląda na ok. Tak, nówka, blaszka. Świeżutkie wszystko. Dlaczego postanowiłem dokupić kolejne dwie myszki? Po prostu chodzi o to, że zainteresowanie akurat tą nagrodą trochę mnie zdziwiło, bo rzeczywiście się okazało, że wiele osób chciałoby mieć nową myszkę, a nie wszystkich stać, żeby sobie może nie ma możliwości nowej dorwać. Skoro ja mam takie możliwości, to ja z chęcią dorzucę. Oczywiście jakby mnie było stać na ogrom tych prezentów, to bym nawet 10 takich paczek przygotował dla amigowców, ale już samo to, że 5 amigowców będzie szczęśliwych z tych prezentów, to już mi daje ogromną satysfakcję. Amigowców, którzy oczywiście subskrybują kanał, bo przypomnijmy, tylko subskrybenci biorą udział w konkursie. Dobra, ta myszka już jest obadana. No i tak. No to na pałę było wysłane, bo oni już pokazywali, że że została im jedna ostatnia, a ja zamówiłem kolejne dwie i doszły dwie. I właśnie, to jest dobra wiadomość, będzie 5 identycznych prezentów. Czy to koniec? Nie, kochani, to na pewno nie koniec. Tu zostaje jeszcze kwestia oryginalnych boksów gier, ponieważ chciałbym, żebyście też właśnie otrzymali oryginalne gry w boksach na Amigę. Tylko że tu będzie jakiś taki, trzeba będzie coś pokombinować, ponieważ wiadomo, jeżeli, bo
najłatwiej by było na przykład zrobić tylko dla pierwszego miejsca, no i wybierz sobie jedną nagrodę, tak jak chciałem to zrobić. Wybierz sobie jedną grę z całej mojej kolekcji. Owszem, to by było fajne, ale tylko jedna osoba tak naprawdę by dostała tą grę. A ja bym chciał, żeby, jak już robimy 5 fajnych prezentów, no to bym chciał, żeby te 5 osób otrzymało. I teraz kwestia taka, że chciałbym dokupić, specjalnie kupić gry na konkurs, tylko jest pytanie, jakie, ponieważ wiadomo, jeden lubi strategię, drugi lubi gry sportowe, inny, nie wiem, platformówki. I tutaj będzie ciężko z tym komuś dogodzić. Może po prostu zrobimy tak, że kupię 5 różnych gier, a jeśli chodzi o pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte miejsce, to po prostu może pierwsza osoba będzie miała do wyboru pierwszeństwo, wybrać sobie spośród tych zakupionych gier, wybrać sobie jedną, drugie miejsce następne, będzie mógł sobie już wybrać z 4 gier, no ostatnie miejsce nie będzie miało wyboru, to co zostanie, to nie wiem właśnie jak to rozwiązać, może macie jakiś pomysł. Tak samo zauważyłem nagrywanie, no ja mam, nagrywam przez program Move Maker i mimo że kamerka jest HD i tak dalej, to jakość sami widzicie, niestety nie mam programu do nagrywania tak przez kamerkę internetową, a ta kamera, którą kupiłem, też nie odzwierciedla takiej jakości, jaką bym chciał. Nie wiem, po prostu trzeba by było chyba wydać naprawdę grubszą kasę na to i wtedy dopiero coś by dawało to jakiś efekt. Na razie po prostu nie zamierzam kupić, ponieważ ja już bym wolał te pieniądze naprawdę wydać. Przekaz jest, tak? To najważniejsze, a pieniążki już bym wolał naprawdę kupić wam jakieś super fajne gry, jakieś hiciory, jakieś typowe klasyki, o które się tutaj w Anglii biją, a ceny są jakieś wariackie. Tak, bym chciał właśnie zrobić, jak już robię konkurs, to naprawdę z zajebistymi nagrodami, delikatnie mówiąc. I co? I to by było na tyle. Także jest 5 myszek dla 5 amigowców, widzów mojego kanału. Cóż, to by było tyle, jeśli chodzi o The Patching. A ja na koniec chciałbym wam przedstawić historię, jak powstała moje intro, czołówka do kanału. Tu bardzo bym chciał podziękować Motion Ride, autorowi właśnie tej czołówki, oraz Lucy. Któregoś dnia z Lucy sobie tam gadaliśmy o starych karabinach, westernach, no i tak jakoś przypadkowo natrafiłem sobie w myślach, przypomniałem sobie scenę za garść dolarów. Western z Clintem i Eastwoodem, klasyk, można powiedzieć. I na pewno chciałem w czołówce coś takiego mieć, samochód Syndicate, z gry Syndicate, którą jest moją jedną z ulubionych na Amigę. I inspiracją w sumie do tego było, do tego samochodu Syndicate, była czołówka intro u Bombermana. Bardzo fajnie się tam wtedy zaprezentował ten samochodzik, też zachciałem mieć ten samochód. Inna sprawa, że mam czarne punto, które wygląda bardzo podobnie do tego samochodu. No i trzeba było to jakoś teraz skręcić, jaką akcję, no Syndicate z gry jako akcję, no na pewno jakieś strzelniny, tak, ale jak to ma się zacząć, jak to ma się skończyć, jak to ma wyglądać. No i tutaj właśnie przyszła z pomocą scenka z westernu z Clintem Eastwoodem za garść dolarów, którą za chwilę pokażę, na którą zapraszam, a na końcu będzie pokazane intro, żebyście mogli sobie
porównać. No musieliśmy tam oczywiście tą stenkę maksymalnie ściaśnić do 25 sekund, więc to nie było takie proste i łatwe. Zwłaszcza, że tam padały dialogi, które doprowadziły do tej strzelaniny, tak? Ale to intro można sobie przytrzymać i przeczytać, jeśli komuś za szybko to mija. Tak więc zapraszam za chwilę na tą akcję z westernu i z mojej czołówki intra. A na koniec chciałbym zaprosić do subskrypcji, komentarzy oraz lajków mojego kanału. No i przypomnieć, co już w tej chwili mamy właśnie na nagrody. 5 prezentów dla amigowców, dla moich widzów. Tak więc dzisiaj widzieliście amigowe nówki, blaszki, myszki. Mamy 5. Wszystkie 5 nagród będą identyczne, tak więc nikt nie będzie tam poszkodowany. Oprócz tego dziękuję Retroplinice za super naklejki ufundowane właśnie od Krzysia na konkurs. Mam cały stos tych naklejek. Także za współsponsorowanie podkładek pod myszki kukowe, optyczno-laserowe, najlepszej jakości. Dziękuję firmie Graftek za to. No i oczywiście dla reszty też koszulki amigowe. Takie właśnie tutaj zaprezentowane. Nie wiem, może i czapeczki jeszcze dorzucę. Kto wie, nie wykluczam tego. Na pewno się pojawią jakieś jeszcze, dorzucę jeszcze jakieś nagrody w miarę możliwości. Jeszcze trochę brakuje tych subskrypcji, także jeszcze jest czas, ale już myślę, że prezenty są fajne. Mam nadzieję, że się Wam podobają. No i co? A ja zapraszam na scenę z westernu i jak to się ma do mojego intra. Trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Adios amigos. Saludos amigo. To nie mądre błąkać się tak daleko od domu. On chyba pomylił drogę. Raczej trafił do niewłaściwego miasta. Błędem było, że w ogóle się urodził. Jeśli szukasz pracy, to z takim wyglądem powinieneś robić zastracha na wróble. Nie, to raczej wróble by wystraszyły jego. Czołem. Saludos. Saludos. Don Miguel Rojo. Chcę z tobą pogadać. Don Miguel, podobno szukasz ludzi. Więc może się przydam. Zanim mnie najmiesz, muszę ostrzec, że nie jestem tani. Przygotuj 3 trumny. Że co? Adios amigo. Nie zrozumiałeś, przybłędo. Nie lubimy takich jak ty w tym mieście. Idź i poszukaj swego muła. Pozwolisz mu uciec? Właśnie o tym chciałem pogadać. On czuje się naprawdę podle. Co? Mój muł. Zrozumcie, on naprawdę się wkurzył, kiedy tak strzelaliście w jego nogi. Robisz sobie jajo? Nie. Ja wiem, że tylko się zabawialiście, ale muł, on po prostu tego nie rozumie. No, ale jeżeli zechcecie przeprosić...
To nieładne się śmiać. Widzicie, mój muł nie lubi śmiejących się ludzi. Jeszcze pomyśli, że śmiejecie się z niego. Ale jeżeli go przeprosicie, a wiem, że to zrobicie, to może uda mi się go przekonać, że to tylko małe nieporozumienie. Wszystko widziałem. Zabiłeś wszystkich czterech. Zapłacisz za to. Będziesz wisiał. Kim jesteś? Nie strzelaj. Jestem John Baxter. Szeryf. Tak. Skoro więc jesteś szeryfem, to lepiej pozbieraj tych ludzi z ziemi. Mój błąd. Cztery trumny.